Tomek Kożuch od wielu lat jako strażak pomaga mieszkańcom powiatu wadowickiego. Teraz sam potrzebuje pomocy. Wraz z rodziną Tomka i jego przyjaciółmi z OSP Włosienica i PSP Wadowice nagraliśmy dla Was krótki filmik zachęcający do oddawania krwi dla Tomka oraz wszystkich innych potrzebujących. Zapraszam. Takiego właśnie człowieka, ale później coraz mocniej dochodziła nadzieja, że jednak jeszcze nie wszystko stracone. Tomasz to człowiek z pasją, który potrafi zmotywować, a jak trzeba, uderzy ręką w stół. W całej służbie dla Tomka najważniejszy jest człowiek. Dziś on potrzebuje naszej pomocy. I dlatego odważnie chcemy o nią prosić. Krew dla Tomka to szansa na pomoc komuś, dla którego pomaganie było całym życiem. Mocno wierzymy w to, że jeszcze nie jeden raz pojedziemy na akcję. Na krew czeka wielu ludzi. Oddając krew, nie narażasz swojego zdrowia. Ciebie to nic nie kosztuje. Poświęć swój czas. Tomek już nieraz wykazywał się bohaterstwem. Teraz ty zrób coś dla niego. Teraz to ty bądź bohaterem tak jak Tomek. Jestem proboszczem parafii Włosienica drugi rok. Z panem Tomaszem znamy się właściwie od pierwszego dnia mojego pobytu tutaj właśnie w parafii. I zawsze był nastawiony na szeroko pojętą współpracę, działalność tutaj na rzecz naszej parafii, naszej miejscowości. Razem z druhami strażakami zawsze gotowy nieść pomoc. Oczywiście, jak wszyscy wiedzą, znalazł się w trudnej sytuacji. Koronawirus wyrządził mu wielką szkodę, potrzebuje opieki lekarskiej, czekają go głębokie zabiegi, ale przede wszystkim potrzebuje krwi, która jest, jak wiadomo, źródłem życia. Starajmy się wesprzeć go w tym dziele. Kiedy był zdrowy i silny, wspomagał nas we wszystkim. Teraz my przyjdźmy mu z pomocą. Bardzo o to proszę. Najlepszą cechą Tomka to jest taki gościu, że się zna na wszystkim. Ja mu nieraz mówię Tomek, a dużo rzeczy lubimy ze sobą wykonywać i znamy się tak troszkę na budownictwie czy na różnych rzeczach. Zainteresowani na pewno znają temat. Tomek się zna na wszystkim. Ja mu mówię, Tomek nieraz, jak możesz ludziom opowiadać, że ty się na tym znasz, jak ty nawet nie bardzo wiesz, o co tu chodzi. Spoko, wieczór, internet, na rano już będziemy wszystko wiedzieć. I tak jest Tomek. Rano przyjeżdżamy, on wie, co do czego przyłożyć, co z czym zrobić, jak przykręcić, pospawać. Tak jest Tomek. To jest, można powiedzieć, mistrz nad mistrzem. Taki Krzysiu Jerzyna, szef wszystkich szefów. O, tak bym go nazwał. Pracowaliśmy, bo ja już jestem na emeryturze, ale pracowaliśmy w jednostce ratowniczej gaśniczej w Wadowicach. Pamiętam, jak przyszedł jako młodszy, to mu powiedziałem, mówię, Tomek, mówię, masz mi nie przynieść wstydu. No i skończyło się tym, że gościu mnie przebił. Jest lepszy ode mnie. No, niesamowite ma poważanie u kolegów i w tym, co robi. No, społecznik to raz. No i nasze hobby, czyli rybki. Jesteśmy umówieni na szczupaki. Tomek, pamiętaj, że masz wrócić i obiecałeś mi, że tego 80-centymetrowego, co ci ten haczyk wyprostował, to go zdobędziemy. On już będzie miał ponad metr, bo tak myślę, że podrośnie przez ten okres, zanim wrócisz do nas. No i tyle. No, gościu, szacun i dasz radę. Widzimy światełko w tunelu. Jest szansa, że te płuca się choć troszkę zregenerują. Lekarze walczą w Zabrzu o to. No i mamy nadzieję, że tak się stanie. Jeżeli nie, no to ostatnią deską ratunku jest przeszczep. Szymon, jesteś dumny z taty, że jest strażakiem? Bardzo. A co byś chciał powiedzieć tacie teraz? Że go bardzo kocham i żeby szybko wracał. Ratuję innych ludzi. Poświęca swoje życie, żeby kogoś uratować i jestem bardzo dumny z tego. Chciałbym wracać do domu szybko. Pokochałam wszyscy. Jest po prostu wspaniałym ojcem i głową rodziny. Kocham cię bardzo i wracaj szybko do zdrowia. Kochany, wracaj do nas szybko, czekamy na ciebie i cała nasza rodzina. Jestem córką Tomka. Jestem synem Tomka. Jestem żoną Tomka. Jestem bratem Tomka. Jestem synem Tomka.